I robota zrobiona. Wszystko poskręcałem. Pozakładałem wszystkie zawleczki, co trzeba. Poprzykręcałem zacisk hamulcowy. Amortyzator oczywiście wymieniony, skręcony. 18 tam jest u góry, jakby ktoś potrzebował. No i musi się zaopatrzyć ktoś w taki klucz, w takiego rodzaju. To akurat jest 15, ale w takiego rodzaju klucz, który tam wejdzie, nie? No. Tutaj czujnik ABS-u bodajże. I ta nasza nieszczęsna tuleja. No to jest stara. Luzy miała totalne, tak ze 2 mm po każdej stronie se tak latało i się tłukło. Ogólnie nie wiem jak to Niemcy wkręciły, ale ta śruba no jest praktycznie nie do wykręcenia, ponieważ ona jest dosyć długa, taka. No a ten element to już jest po prostu element konstrukcyjny jakiś tutaj i no nie wiem jak to się im udało odkręcić, pewnie, czy tam przykręcić, pewnie trzeba byłoby tu odkręcać i coś obniżyć, żeby ten. Aczkolwiek poluzowałem troszeczkę tą śrubę, wykręciłem ją tak z centymetr i po prostu wygiąłem tą blachę, bo to jest taka objemka blaszana. Wygiąłem ją breszką, wyciągnąłem tą gumę, bo guma jest, ona ma takie rozcięcie, nie wiem, widzicie, o, i po prostu się ją tak wciska, no i wyciągłem tą starą, wymieniłem na nową i skręciłem z powrotem, ścisnąłem breszką, podobnie jak rozginałem i jak widać wymieniłem to, także poradziłem sobie z tym. Teraz idę do drugiej strony wymienić właśnie tą gumę i to byłoby na tyle. Usprawniam pojazd, jedziemy, umyję go dzisiaj, działamy.